Notatnika kapitana Żbika, część ósma. Poniedziałek. Kapral Klucha wygrał w audiotele, latarkę i komplet baterii. Ciężkie miał pytania. Jak się nazywa nasz kraj? Burkina Faso? Polska? Czy może Bangladesz? Nie chciał mi zdradzić odpowiedzi. Siedzę i rozmyślam nad tym pytaniem, a za oknem Bangladesz? Wtorek. Z Kluchy robi się prawdziwy Europejczyk. Dzisiaj w restauracji Smakosz pokazał gest i zamówił dla wszystkich koktajl Mołotowa. Ciekawe, dlaczego ktoś wezwał brygadę antyterrorystyczną. Chyba nie wszyscy dorośli do Unii Europejskiej. Środa. Pułkownik Żelazny przydzielił nam dzisiaj nowy radiowóz pochodzący z darów społeczeństwa na rzecz rozwoju Policji Krajowej. Pułkownik Żelazny poprosił tylko, abyśmy zrobili mu lekki przegląd. Po zdjęciu z deski kalendarzyka na 76 rok, wklejeniu w lusterka wieczek od margaryny, zaspawaniu dziur w podwoziu i wymianie opon na bardziej okrągłe, pozostało nam tylko wymontowanie taksometru. Czwartek. W całym regionie zakrojone na szeroką skalę poszukiwania sześcioletniego Jacusia. Społeczeństwo też pomaga. Kiedy rozwieszałem na latarniach zdjęcia zaginionego Jacusia, pomagał mi mały chłopczyk. Powiedział mi, że ma na imię Jacuś i ma 6 lat. To miłe, że nawet dzieci pomagają. Jak na razie poszukiwania Jacusia nie odniosły skutku, ale nadal szukamy. Piątek. Posterunkowy paproch czyści broń. Siedzimy z kluchą pod biurkiem, ale nie czujemy się pewnie, bo paproch łazi po całej komendzie i stale do nas zagląda. Sobota. Przyszedł pułkownik żelazny, bardzo zamyślony i powiedział, że żona zabiła Murano Klina. Złożyliśmy pułkownikowi kondolencje, a ja wysłałem radiowóz po morderczynie. Niedziela. Stoję na chodniku w galowym mundurze. Odpadł mi orzełek. Schyliłem się, aby go podnieść. Spadła mi czapka. Podniosłem czapkę i orzełka. Wyprostowałem się, aby przyczepić orzełka do czapki. Przejechał autobus i ochlapał mnie wodą z kałuży, aż mi z wrażenia wypadł z ręki orzełek i czapka. Schyliłem się, aby je podnieść. Ktoś mnie kopnął w tyłek. Wyprostowałem się i odwróciłem przejechał autobus i ochlapał mi plecy wodą z kałuży, aż mi z wrażenia wypadł z ręki orzełek i czapka. Nachyliłem się, aby je podnieść. Za mną zatrzymał się autobus. Wysiadł kierowca i kopnął mnie w tyłek, aż mi zęby wypadły na chodnik. Pozbierałem wszystko i odczołgałem się pod mur. Do dupy z takim dniem policjanta.